Następna pieśń, która jest, też jest, należy do jednej z najbardziej znanych pieśni adwentowych i jednej z najbardziej zepsutych pieśni, jaka w ogóle występuje w kościele, a mianowicie, jak zobaczycie... Można trochę ciepłe? Jeszcze co ty? Współcześnie śpiewa się te pieśni przerobioną w ten sposób, że pierwszą zwrotkę się śpiewa trzy razy, nieco modyfikując jej tekst. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że jest to przepiękna pieśń oparta na Starym Testamencie. Rzeczywiście kolejna z takich pieśni, które zaśpiewanie jest prawdziwym nabożeństwem. A która to? Niebiosa rosę spuszczajcie z góry. No to nie. Teraz się śpiewa tak, za każdym razem się śpiewa ten sam początek. To nieparzyste się śpiewa. Nieparzyste zwrotki z tych tutaj spisanych. To chyba nawet nie wszystkie. Tak. Tymczasem one mają jeszcze właśnie zwrotki, które odwołują się do Starego Testamentu. I to warto wiedzieć i czasem sobie zaśpiewać, ale mamy chyba trochę mało czasu, więc powiedz jeszcze, co byśmy chcieli zaśpiewać. To wszystkie już te pozostałe. A kiedyś przyjdzie Sprawiedliwy na przykład? No tak, to jest bardzo super. Jaka to melodia? No znaczy jest taka bardzo prosta melodia i taka bardzo trudna. Ta lepsza moim zdaniem jest... Kiedyż przyjdzie sprawiedliwy, wybawiciel litościwy, z płaczem wołał lud z ciemnicy, mając boskie obietnice. Jest jeszcze taka w stylu przyjściem, czyli kiedyż przyjdzie sprawiedliwy, wybawiciel litościwy, z płaczem wołał lud z ciemnicy, mając boskie obietnice. Nie, rzeczywiście, jest taki. Ale jest. Moglibyśmy spłaszczyć tą pierwszą, ale chociaż to będzie chyba bardzo trudne. Chociaż. Ja mam takich znajomych w Warszawie, którzy jak oglądają różaniec, przed każdym różańcem śpiewają na tą melodię tą, z pomocą Boga Miłego, też jest taka na tą samą melodię dokładnie. No to zaśpiewaj jak ta melodia. A o Matko Miłościwa nie śpiewamy na razie? Nie. Tak, proszę? Śpiewamy. No to postawmy tutaj taki znak, żeby wrócić do tego. To najpierw kiedyś przyjdzie, tak? Kiedyż przyjdzie sprawiedliwy, wybawiciel litościwy, z płaczem wołał lud z ciemnicy, mając boskie obietnice. To taka bardzo adamowa melodia, jedna z tych, które on tak. Właśnie... Przecież mi te melizmaty są w miarę konieczne, żeby ta melodia tak brzmiała. Dobrze, to zaśpiewaj jeszcze raz i będzie i potem już postawić. I wyłączamy, tak? Od drugiej? Nie, jeszcze raz, a potem całość. Dobrze. Czy macie jakieś wyglądy, coś tego? Może spłać. Trzymaj się detonacji, jak wszyscy złapią. Albo daj sekundę w górę na chwilę. Nie, na to nie ma chwilę. Jak trzymałeś tu ten? Lud ciemnicy,
Ale rano, nie?